11 sierpnia 1942 roku. Jedziemy na wakacje. Robertowie zaprosili nas do domu swojej ciotki, do Chablis, w samym centrum Anżu, gdzie oni co roku całą gromadą spędzają wakacje. Jest to dom rodziny, resztki fortuny Robertów, wywodzącej się z tak zwanej bourgeoisie terrien. Wyjeżdżamy 4 września na 10 dni i wracamy razem z nimi do Paryża. Czytam książkę o Stanach Zjednoczonych. Dochodzę do wniosku, że właściwie nic o Ameryce nie wiedziałem. Oczywiście poza całym stekiem bzdur, które każdy szanujący się Europejczyk znać powinien i od których nie wolno mu odstąpić, bo cóż by wtedy zostało z Europy. Po co to wszystko czytam? Chcę po prostu widzieć rzeczy we właściwym świetle i nie mieć złudzeń. I nie mam ich. Nasza najbliższa i trochę dalsza przyszłość jest ciemna w każdym wypadku. Dziś prują nam brzuch nożem i cierpimy, a potem będą nas truć wolno i z uśmiechem. Dziś krzyczymy, że jesteśmy niewolnikami, czujemy to w każdej minucie naszego życia i krzyczymy słusznie. A potem, zmęczeni i skopani, staniemy się niewolnikami także. Jedynie z tą różnicą, że będziemy mieli wszystkie pozory wolności. Tymczasem Anglicy, przegalopowawszy z Tobruku aż do Egiptu, zatrzymali się pod El Alamein. To znaczy nie wiadomo, kto się zatrzymał. Czy uciekający Anglicy, czy goniący ich Rommel Africanus. Raczej to drugie. Zapędził się pod El Alamein, wydłużył linie komunikacyjne, zarówno lądowe, jak morskie, i stracił oddech. I Mussolini nie mógł wygłosić wielkiej mowy pod piramidami. Ot i przykrość. W każdym razie front ustalił się pod El Alamein i do Kairu nie doszli. Logicznie biorąc, należy spodziewać się, że za jakiś czas Anglicy pogonią Rommla z powrotem. W Afryce każda ofensywa jest à l'heure de tour. Znacznie poważniej zapowiada się akcja niemiecka w kierunku Kaukazu. Z jednej strony i w kierunku Wołgi, z głównym punktem Stalingrad z drugiej. Odebranie Kaukazu i przecięcie takiej arterii komunikacyjnej jak Wołga to wyrok śmierci na Rosję, jeżeli ich w ogóle cokolwiek jest w stanie uśmiercić. Ale nie należy być optymistą. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że co miesiąc Rosja jest większą niespodzianką. Zaczynam bardzo wątpić, czy Hitler i jego sztab generalny zdawali sobie sprawę z tej siły. Jeden i jedyny Brauchitsch połapał się na czas i umył ręce. Ale w tej chwili modny jest von Bock i świeżo upieczony w piecu afrykańskim marszałek Rommel Africanus. Z Rommla gotów być jeszcze bohater narodowy i kto wie, czy nie następca. Gwiazda, większy od Gary Coopera. We wszystkich gazetach i pismach ilustrowanych wszędzie Rommel, przystojny i ma coś jednak w tej twarzy. A w paryskim velodrome driver?
Gran Corrida de Toros zapowiadają prawdziwe walki byków. Wobec tego lud paryski martwi się już naprzód, czy toreador będzie miał dostateczną ilość kartek mięsnych upoważniających go do zakłucia byka. Czasem naprawdę wydaje mi się, że śnię. Thank you.